Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Jolanta Łysakowska w studiu, właścicielka Fabryki Kreatywności. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Trudne czasy mamy? Nie wiem, zależy dla kogo. Bywa tak, że dla wielu osób są trudne ze względu na to, co dzieje się dookoła. Myślimy tutaj o co, wojnie, tak? Która jest tak blisko nas? Najpierw COVID, potem wojna. To wszystko na pewno ma swoje skutki w naszej psychice. W pismach wedyjskich w hinduizmie piszą, że dopiero rozpoczął się wiek Kali Yuga, czyli wiek rządzy hipokryzji i stali. Teraz to będzie coraz gorzej. Nie strasz. Nie. Ale ja mam też trochę wrażenie, że te informacje, które do nas docierają zewsząd, to one potrafią nam obniżyć nastrój. Ale mamy też możliwości, nie wiem, odcinania się trochę też od tych złych wiadomości, które gdzieś tam cały czas do nas docierają. To bardzo ważne, co mówisz. Pracujemy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z dorosłymi osobami. I dorosłe osoby mają na taką świadomość często, żeby to odciąć. Dzieci i młodzież nie potrafią. W związku z tym są rzeczywiście bombardowane różnymi informacjami, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Odcinać można je też nauczyć, żeby nie zwracały uwagi na to, co się dzieje na zewnątrz aż tak bardzo, nie przejmowały się innymi opiniami, żeby były sobą. Mm-hmm. A jak w takim razie być sobą? Jak dotrzeć do tego ja? Najważniejsze, żeby poznać siebie, poznać swoje emocje, poznać swoją drogę. My często na zajęciach mówimy o własnej misji życiowej, żeby odkryć tą misję, zastanowić się, po co tu jestem i jakie mam zadanie, jakie wartości są dla mnie ważne i w ten sposób realizować swoje życie. Dokładnie mi napisałaś, ludzie są wspaniali, czasami wystarczy pomóc im odnaleźć swoje piękno wewnętrzne. Tak, to piękno naprawdę odkrywamy. Ja w ogóle uważam, że wszyscy ludzie są wspaniali. Czasem dostaję informację, że nie wszyscy tacy są, a ja mówię, są, tylko zapomnieli o tym. Może coś wpłynęło na to, że teraz się zachowują inaczej, ale są wspaniali. Czasem trudno w to uwierzyć. Może wychowali się w nieodpowiednim miejscu, albo coś wpłynęło na to, że zachowują się tak, jak się zachowują. Anna Dymna o tym w naszej wspólnej książce Algorytm Osobisty też właśnie mówi, że mama jej zawsze powtarzała, że spójrz na człowieka, że wystarczy się czasami do kogoś uśmiechnąć i ten pan taki niesympatyczny, niemiły nagle staje się bardzo sympatyczny. Tak, tak. Tutaj też wiele książek czy filmów o tym mówi. Panna z Mokrogłową, pamiętam, że była dla mnie takim odkryciem, że właśnie pan, który jest z sąsiedztwa, ale niezbyt przyjemny, można go oswoić, czyli sprawić, żeby się uśmiechnął. To może nastawienie buduje w takim razie tę relację i człowieka też. Nastawienie, ludzie wokół, którzy nas otaczają, bo osoby, które są wokół nas, też mają na nas wpływ, tak? Możemy się poddać ich energii, ich emocjom, a możemy zostać sobą. Taka praca nie dla każdego jest łatwa, bo wchodzenie głęboko w samego siebie, w różne naleciałości kulturowe, zachowania, które zrobiliśmy w swoim życiu i tak dalej, mogą być trudne. Ale ty znalazłaś na to sposób. Jak zrobić, żeby to było łatwiejsze? Myślę o sztuce. Tak, sztuka jest bardzo ważna w moim życiu. Pomagała mnie odkryć siebie, pomagała mi odkryć moją drogę. Dzięki niej zawróciłam z tej niewłaściwej, jak się okazało. I to, co było piękne, kiedy ja znalazłam swoją drogę i zaczęłam z nią wędrować, to również zmienili się ludzie wokół mnie. Jakoś tak magicznie się stało, że tym, którym nie było po drodze ze mną, poszli w swoim kierunku, a dołączyli do mnie ci, którzy mieli mi towarzyszyć. I co się wydarzyło? I to zdarzyło się tak, że pojawił się Tomek w moim życiu i to jest bardzo ważna osoba. Nie. Twój mąż. Tak, mój mąż. Chociaż znaliśmy się bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze w harcerstwie, to po prostu wrócił. Nagle to tak się dzieje po prostu, tak? Dzieje się to, co się ma wydarzyć. Ale też pojawiły się inne osoby w moim życiu, które były moimi mentorami, i to zarówno w tej przestrzeni naukowej, akademickiej, ale to były zawsze przyjazne osoby. Bardziej ceniłam ten duch i tą energię niż niekoniecznie tą wiedzę też, natomiast na drugim planie. A były też osoby, które po prostu pomagały mi, wspierały, lub ja je zauważałam, może wcześniej były, ale ich nie zauważałam, które pomogły mi tą drogą wędrować. To w którym momencie życia w takim razie najlepiej wpaść do ciebie na arteterapię? W każdym. Nawet jak nie mamy żadnych problemów?
Nie ma. Czy ludzi, każdy ma? Nie ma ludzi, którzy nie mają problemów, nie? Chociaż czasem może umniejszamy, wydaje nam się, że jest wszystko okej, a potem jak zaczynamy rozmawiać, to się okazuje, że okej jest tylko na zewnątrz. A w środku jednak można byłoby poprawić te nasze właśnie współpracę z ludźmi dookoła, czy nawet właśnie z poziomu akceptacji siebie. Coś zawsze jest do naprawy. Naprawy, źle powiedziałam, do naprawy, do zmiany. No, do zmiany. Do zmiany. Nie można mówić, że do naprawy, bo właściwie nie jesteśmy zepsuci. No właśnie. Czyli do zmiany, tak? I w zależności od tego, na ile każdy jest gotowy na tą zmianę, tyle możemy pomóc mu zrobić. To może też warto zwracać uwagę na słowa, jakimi się karmimy i co do siebie mówimy, bo zobacz, tak przemianowałaś tylko tak. Z naprawienia na zmianę i nagle okazuje się, że można do tego zupełnie inaczej podejść. Słowa to jest taki element, na który ja zwracam od jakiegoś czasu uwagę i słowa kształtują naszą świadomość. Tak jak mówimy, tak myślimy, tak działamy i takie są nasze emocje, że rzeczywiście staram się zmieniać słowa również w swoim języku i w swoim myśleniu. I co to daje? Bardzo dużo. Bardzo dużo, bo są takie słowa, które po prostu w ogóle wyeliminowałam. Nie uznaję słowa, że się udało, albo że spróbuję coś zrobić, tylko albo robię, albo zrobiłam. Czyli nie udało się, tylko to jest moje. No ja tak, to bo zrobiłam. Pracowałaś nad tym, więc to nie tak, że tak, nagle cudownie się udało, prawda? Tak, tak. No ja też się na tym łapię, że często mówię, a udało mi się, a ten, a, ale później sobie myślę tak, no nie wiem, 2 lata pracowałem na to, więc co to za udało się, nie? Właśnie, właśnie, to twoja ale zasługa. To mamy coś takiego chyba, że przypisujemy czemuś tam nadprzyrodzonemu sprawczość, tak mi się wydaje. Przypisujemy sprawczość, ale to też częściej, jak coś nam się, że tak powiem, nie udało, czyli coś zrobiliśmy źle, łatwiej powiedzieć, że nam się nie udało. Mhm. Natomiast rzeczywiście weźmy to sprawstwo, kiedy to zrobimy, ale to też się wiąże z odpowiedzialnością, a to już jest trudne. No to zapraszamy w takim razie na arteterapię do ciebie. Bardzo dziękuję. Fabryka Kreatywności, właścicielka właśnie Fabryki Kreatywności, Leonta Łysakowska, była moim państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz Słodki, do usłyszenia.